Cześć, jestem Jaskier 144. Witam Was w kolejnej mojej serii. Oczywiście obiecałem Wam zrobienie nowej serii, no i oto jest. To nie jest ta seria, którą obiecałem, wiem, ale planowałem właśnie zrobić tak w gruncie rzeczy dwie serie. Was o tym nie poinformowałem. Pierwszą noc spędzę na poziomie trudności pokojowym. W ogóle potem wyjaśnię, co się stało, że mam polską wersję językową. Tak więc przejdźmy do tego, co ja tu w ogóle robię, dlaczego to nagrywam, ten materiał. Będzie to seria materiałów nazwana przeze mnie Jaskier Interactive. Dlaczego tak? Dlatego, że tak naprawdę ostatnie kilka dni był to dla mnie okres, w którym, a dokładniej tydzień albo dwa, nie pamiętam, był to czas, kiedy ja ogólnie patrzyłem na innych youtuberów, którzy kręcili swoje odcinki. W pewnej chwili doszłem do pewnego pana zwanego SKKF-em. No i dam Wam link oczywiście w opisie do jego kanału. Ci, którzy obserwują niektóre osoby, w tym Minecraft.pl albo Magdalena Maria Monika, wówczas będą wiedzieli, o kogo chodzi. No właśnie, i on stworzył podobną serię. On stworzył Minecraft interaktywnie. Ja też coś podobnego właśnie planuję zrobić, tyle że ja będę mieszkał, on kiedyś w ogóle tą serię robił i teraz z innych możliwości, ma inne możliwości i sobie wziął kolejną serię nakręca z innego, na innej mapie. My zaczniemy od serii na Bezludnej Wyspie. No i to głównie na tym będzie polegać, że ja coś robię, ale tylko podstawowe rzeczy, a wy mi potem mówicie, co mam robić, i na tym właśnie ma polegać ta interaktywność. Piszecie mi w komentarzach albo w prywatnych wiadomościach to, co mam zrobić w następnym odcinku, to, co mam ogólnie zrobić, to, co mogę zrobić ze względu na moje materiały, którymi dysponuję. No i to głównie na tym będzie polegało, że wy mówicie, ja coś tam robię, patrzycie, jak mi to wychodzi, jak ja to robię, rozwijacie ze mną tą wyspę. Tyle, że ja będę tak jakby waszym narzędziem, a wy będziecie ją tworzyć. Seria... Nie, to już chyba wszystko. Dobra, zaczniemy od tego, że właśnie... Co się stało... Pierwsza sprawa. Co się stało, że mam napisy polskie? Oczywiście święto, bo wyszła nowa wersja Minecrafta. Nie wiem, czy to można nazwać świętem. 1.1. Tak naprawdę mało co się zmieniło, oprócz tego, że łuki teraz można enchantować, że... teraz co jeszcze można, jeszcze pojawiło się mnóstwo języków, ich jest naprawdę cała masa, co jeszcze, owcom odrasta sierść po zjedzeniu trawy, których niestety tutaj nie mam, ale pewnie w klockowym świecie Minecrafta to będzie. Będzie to pewnie też w kolejnej serii, którą dzisiaj pewnie też będę wstawiał po odcinku Minecraft Interactive, Jaskier Interactive. No i od was zależy, czy wam ta seria się podoba, czy nie, czy mamy kontynuować, czy nie. I jeszcze komentarz, który właśnie zdobędzie najwięcej łapek w górę, czy tam kciuków w górę, kciuków, bo to nie łapki, kciuków w górę, ten wygrywa i dlatego właśnie głównie będę zwracał uwagę, oczywiście nie przez ten czas, kiedy, no wiecie, kiedy będzie mało tych komentarzy, ale to pewnie się później rozwinie. Tak więc bez zbędnego biadolenia, zaczynamy.
jak widzicie, wiem o tej serii naprawdę niewiele. O tym, to znaczy o Minecrafcie 1.1, wiem naprawdę niewiele. Nigdy mnie tak bardzo on nie interesował, dokładnie od początku, kiedy wyszła finalna wersja Minecrafta. Ta wersja taka oficjalna, taka już, że wiadomo, że Minecraft jest, że już praktycznie wszyscy wiedzą, co to Minecraft. Kiedy zostało to ogłoszone już taką pełnoprawną grą. No, i to głównie na tym to będzie polegało, że ja będę tutaj robił tą serię Minecraft interaktywnie i głównie to będę rozsadzał. No i dlaczego ja ciągle gadam? Słuchajcie, ja jestem... Jest 22, dajcie spokój. No tak. Poczekajcie chwilę. Muszę pomyśleć. Ja o Minecrafcie 1.1 wiem naprawdę niewiele. Rzadko mnie naprawdę fascynował ten temat. Głównie dlatego, że nie chciałem sobie psuć rozrywki, jak to było przy Minecrafcie 1.8. Ja już nie nadążałem za Minecraftem 1.0.0, ale przy Minecrafcie 1.1 to już będzie totalna tragedia. Jak ja z tym wszystkim sobie będę radził, nie wiem, ale postaram sobie... Boże, jakoś sobie z tym poradzić. Naucz się gadać, chłopca, chłopcze. No i to tyle. Tak naprawdę. Będziemy sobie rozsadzać. Dzisiaj tak naprawdę to będzie odcinek czysto organizacyjny, taki wprowadzający do serii. Moje pierdzielenie bez sensu zupełnie o wszystkim i o niczym. Może to się rozwinie. A my zasadzamy sobie tu. O! Tak więc pisać, pisać, klawiatur nie żałować. Przecież Biedronki nie są. No i co, kurde macie. Co z tymi sadzonkami, jak te sadzonki? Nie jakieś głupie liście. Sadzonkę z krwi i kości. Dawaj. Kurde, ja tak odcinka nie mogę skończyć. A tam zrobię jakieś najważniejsze jeszcze przedmioty tutaj. Dobra. W ogóle chcę... Boże, co ja robię? Tak jak mówiłem, jest już 22:30. Dajcie spokój. Dobra, ja trzeźwo już nie myślę. Nie wiem czemu, ja zawsze tak mam. Nie to, że jest dla mnie późno, tylko po prostu ja o tej porze ledwo co myślę. No i co robimy? Teraz zajmiemy się motygą, zanim wszystko inne zrobię. Do czego mi się przyda motyka? Do wydobywania więcej ziaren. Czas na żniwa! Boże, trochę głupi ten akcent. Ale to głupi. Dobra, ja sobie chyba może jednak tłumaczenie, nie wiem czy zmienię, ale... Nie, no nie przeszkadza mi to tłumaczenie tak bardzo, tylko... Trochę dziwne to tłumaczenie na polski się przekłada. Wolę nawet nie tłumaczyć niektórych rzeczy, saving chunks na przykład. Poza tym denerwuje mnie strasznie to, że czcionka jest inna. Że czcionka jest strasznie denerwująca, taka nie Minecraftowa. W Minecrafcie zawsze nie miałam problemu z odczytaniem, tylko taka była dziwna ta czcionka. Taka ciekawa, taka intrygująca, bo ogólnie stara taka jakby. Ogólnie cały Minecraft wydaje się starą grą, a jest przecież nowiutką. Już alfa była już rok temu.
A dziwię się, że nikt jeszcze na to tak naprawdę nie padł, albo że gry inne nie odniosły o podobnej tematyce, jeżeli były jakiegoś większego sukcesu. Gdyby już odniosły jakieś gry podobnego rodzaju taki sukces jak Minecraft, to byłoby nieźle. Mielibyśmy dużo konkurencji sandboxowej. Oj, jak znam, że cię będą creepery. Ja się boję. A właśnie, w nowym w poszukiwaniu piasku zobaczycie, jaką miałem ostatnio imprezę z creeperami, które oczywiście mnie wrnęły w pień. Musiałem zaczynać od początku. Ech. Nice. Słodko. Charmy. Aha. Dobra, co ja jeszcze mogę zrobić? Tak naprawdę nic dzisiaj. Wiem, że to nie był ciekawy odcinek, ale to po prostu takie jakby zapoznanie z nową serią, na czym to ogólnie będzie polegać. Zrobiłem najpotrzebniejsze rzeczy, rozsadziłem to, co miałem rozsadzić. Tak więc komentujcie i subskrybujcie. Piszcie te komentarze. No i to tyle. Trzymajcie się na razie. Siema, nara, pa. Jak to Piczu mówi. Innymi słowy, nara.